będziemy zaczynać. Wyjątkowy wieczór, wyjątkowa okoliczność. Drodzy Państwo, mam ogromny zaszczyt przywitać na dzisiejszym spotkaniu profesora Krzysztofa Szwadrzyka. Profesora Włodzimierza Bernackiego, proszę na scenę. Pan profesor Włodzimierz Bernacki jest organizatorem dzisiejszego spotkania i zaraz poproszę go, żeby to on prowadził dalej to spotkanie. Natomiast korzystając z tego, tej okazji, że mogę Państwa przywitać, podziękować za tak liczną obecność. Czekam mikrofon. Chcę powiedzieć takie zdanie i myślę, że będę wyrazicielem wszystkich nas, że chwilę czoła, panie profesorze, zwracam się tutaj. Ogromną pracą, którą Pan wykonuje, żeby przywrócić pamięć o żołnierzach nazywanych wyklętych. My mówimy inaczej. Żołnierzach niezłomnych. Dziękuję serdecznie, nie przedłużam. Przekazuję mikrofon do pana przewodniczącego. Szanowni Państwo, ja przede wszystkim dziękuję panu profesorowi, że wyraził zgodę, aby przyjechać do Tarnowa. Dziękuję Państwu, że Państwo tutaj przybyli. No ale przede wszystkim te podziękowania skierowane są pod adresem naszego gościa i to z kilku co najmniej powodów, bo drodzy Państwo, dzisiaj rzeczywiście zapomina się o tym, o rzeczy bardzo istotnej, że bycie uczonym, bycie naukowcem to jest realizacja pewnej bardzo ważnej misji. I pan profesor Krzysztof Szwadrzyk realizuje tę misję. A więc misję polegającą na tym, aby no przede wszystkim dążyć do prezentacji i przedstawienia prawdy. Prawdy o tym okresie, który jest nam chyba wszystkim, czy większości z nas bliski, bo gdzieś tam nasze te miejsca i urodzin i nasze życie w pewnej części związane jest z tamtym okresem. Ale potrzeba tego oglądu ze strony uczonego, ze strony naukowca, aby te wydarzenia przedstawić w sposób rzeczowy, w sposób, który jest właściwy dla świata nauki. I tu rzeczywiście można z całą stanowczością stwierdzić, że pan profesor jest tym, który tę misję w pełni realizuje. Jest drugi wymiar misji uczonego, ale również patrioty. Patrioty, który postawił przed sobą zadanie walki o pamięć o tych, którzy odeszli, ale nie odeszli w jakiś sposób, który łączymy z odejściem naturalnym, ale z odejściem tych, którzy zostali brutalnie zamordowani. Szanowni Państwo, czym innym jest mówić przy okazji Akademii o żołnierzach niezłomnych, czym innym jest mówić przy okazji uroczystości o charakterze politycznym. Tak naprawdę to, co pan profesor robił przez ostatni czas, to jest tak naprawdę próba przywrócenia nie tylko pamięci o tych, którzy odeszli, ale przywrócenia szacunku. Szacunku dla nie tylko dla tych, którzy zostali zamordowani, ale przywrócenia szacunku dla tych, którzy walczą o dobre imię. W naszej tradycji przywiązuje się dużą wagę do tego, aby zaznaczyć miejsce pochówku, aby zaznaczyć to miejsce, aby było to miejsce, w którym będzie można złożyć kwiaty, będzie można zapalić znicze. Pan profesor dokonał wielkiego dzieła. Dzięki niemu wielu dotychczas
bez tych pomordowanych, którzy nie mieli swojego nazwanego, oznaczonego miejsca spoczynku, wielu tych bohaterów teraz jest pochowanych. Jest pochowanych w miejscach, które możemy odwiedzić, na których możemy tę cześć oddać. A więc wielowymiarowość tych działań pana profesora. Naprawdę ja czuję się zaszczycony i wyrażę chyba opinię wszystkich państwa, że rzeczywiście Targów ma to szczęście, że dzisiaj kilka dni po święcie niepodległości odwiedza nas tak wspaniała osobowość i osobistość. Serdecznie dziękuję panu. Serdecznie dziękuję panu za te miłe słowa. Zasłużyłem na nie. Myślę, że słowa, które pan wyraził, one są wynikiem uznania dla tych wszystkich, którzy raz. Jakiś ciągle problem? Staram się mówić. Sekundeczkę. Może ten będzie lepszy. Szanowni państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie do Tarnowa. Cieszę się z tak licznej obecności o tej porze państwa. Witam serdecznie panie, witam panów. Chciałbym na spotkaniu dzisiejszym z państwem zaprezentować efekty pracy, którą w ramach Instytutu Pamięci Narodowej możemy realizować. I nasze spotkanie chciałbym podzielić na dwie części. W tej pierwszej części chciałbym państwu pokazać fotografie, które ilustrują nasze prace w różnych miejscach naszego kraju, a w drugiej części zaprezentować film, który o tych pracach mówi. Teraz proszę, proszę państwa, jakąś minutkę cierpliwości, postaram się jakoś tam podejść i państwo, w latach 40. i 50., w okresie, który powszechnie nazywany jest stalinizmem, w Polsce wydano ponad 8 tysięcy większości wykonanych wyroków śmierci. Liczbę tych, którzy zmarli w więzieniach, w aresztach, w obozach, szacuje się na nie mniej niż 20 tysięcy. Nikt nie policzył tych, których zabito w walce, którzy zginęli w wyniku różnych akcji pacyfikacyjnych. To są kolejne tysiące. Mamy sytuację taką oto, proszę państwa, kiedy możemy dzisiaj stwierdzić, że po wojnie komuniści wymordowali kilkadziesiąt tysięcy osób. Komuniści w sposób szczególny traktowali zwłoki ofiar, uznając, że zwłoki należą do państwa, a więc do nich. Rodziny nie mają do nich prawa. Przez wiele lat uśmiercano ludzi, a potem przez kilkadziesiąt kolejnych lat aparat państwowy zacierał ślady po miejscach pochówku i wydawało się, że robili to w sposób doskonały. Na szczęście nie. Żadna zbrodnia nie jest doskonała, żaden zbrodniarz nie jest bezkarny. Wcześniej czy później da się dojść prawdy. To, co robimy w tej chwili w ramach pracy w Instytucie Pamięci Narodowej, pokazuje na to, że podążając śladami mordercy można dojść do prawdy i poszczególne zabójstwa wyjaśnić. Proszę państwa, nasze spotkanie chciałbym zacząć od dokumentów wyjątkowych, wstrząsających. To jest fotografia wykonana, proszę państwa, w lutym 1950 roku. Pokazuje partyzantów z oddziału Roya, słynnego Roya Ziemieszkiewicza. Tych czterech ludzi zginęło w walce. A dlaczego ta fotografia jest taka ważna? Proszę państwa, ona pokazuje, w jaki sposób komuniści dokumentowali swoje zbrodnie. Każdy, który został przez nich zabity, został oznaczony jakimś numerem. Ten numer służył do tego, żeby z ich dokumentów można było wykreślić tego poszukiwanego. On już nie żyje. Ale najpierw należało to udokumentować, tak jak to na zdjęciu. Chciałbym państwa uwagę zwrócić na nieprawdopodobne ułożenie ciał. Wszyscy oni są w mundurach. Niektórzy mają jeszcze ryngrafy na piersiach. I za każdym razem albo leżących, albo stojących, tak jak tutaj podtrzymywanych przez funkcjonariuszy, podtrzymywanych przez kawałków, fotografowano. Szczególnie od końca lat 40. robią to bardzo, bardzo dokładnie. Niektórych, tak jak tutaj, proszę państwa, to zdjęcie wykonane na terenie UB we Włodawie, fotografowano tych żywych i tych martwych. Z prawej strony w koszuli Edward Taraszkiewicz, pseudonim Żelazny.
W środku człowiek, który przeżył pseudonim niewinny, ale przeżył tylko na okres tego zdjęcia i kilkanaście miesięcy później. Potem otrzymał wyrok śmierci, także on został stracony. A to już lipiec 1953 roku, oddział Puszczyka. Chciałbym zwrócić uwagę raz jeszcze na tą datę. Mówimy o czasie 8 lat po wojnie, w czasie, kiedy na Zachodzie, proszę Państwa, kobiety mogły bawić się modą, a mężczyźni poznawać nowinki motoryzacyjne. U nas szczerano do ludzi, tak jak tutaj na zdjęciu. I także tutaj każdy z tych zabitych miał swój numerek, pod którym został oznaczony. Kiedy mówię o tysiącach ofiar, one porażają, ta liczba poraża, ale przecież za każdą z tych liczb kryje się konkretna tragedia konkretnych ludzi. Tych szczęśliwych, tych rozłączonych. Tak jak tu na zdjęciu małżeństwo Preków, Zenon Prek widoczny na tej fotografii ślubnej został stracony w więzieniu we Wrocławiu w 1946 roku, a kiedy pisał do żony ostatni list, prosił ją o co? Prosił ją o to, żeby odnalazła miejsce pochówku i zabrała trumnę do rodzinnego Krakowa. Skąd taka prośba? Więźniowie okresu komunistycznego mieli świadomość, proszę Państwa, że z chwilą, kiedy będą zabici, ich trumny z ich zwłokami nie będą wydane rodzinom. Oni o tym wiedzieli. Stąd pozostawiali takie właśnie wyjątkowe ślady jak Zenon Prek, albo jak powszechnie znana pułkownik Łukasz Ciepliński z 4 Zarządu Głównego WiN-u. Pułkownik Ciepliński w celi śmierci, oczekując na wykonanie egzekucji, przekazał koledze taką oto informację. Pamiętaj, że kiedy będą zabierali mnie na egzekucję, a ty przeżyjesz, przekaż moim bliskim, że wezmę do ust medalik z Matką Boską własny. I potem rodzina będzie mogła mnie rozpoznać. Wszystko jedno, czy jest Wrocław, Szczecin, Warszawa czy Białystok. Więźniowie mieli świadomość, że z chwilą, kiedy będą zabici, ciało przejdzie na własność państwa. A potem rodziny przez bardzo wiele lat usiłowały dochodzić informacji od organów państwowych, gdzie są pochowani bliscy i za każdym razem spotykali się z milczeniem. Oto prośba z roku 59 podpisana przez panią Bronisławę Fruk, a to jest jej matka, czy to była matka słynnego dowódcy 3. Wileńskiej Brygady AK, kapitana Gracjana Fruga, pseudonim Szczerbiec. W pierwszym zdaniu zwraca się z prośbą o wskazanie miejsca pogrzebania zwłok swojego syna Gracjana Fruga. W dokumentach nie ma informacji, proszę Państwa, gdzie grzebano więźniów. Komuniści tego nie robili. Oni robili to w sposób planowy, systematyczny, ale nie dokumentowali tego. Znaczy oni wiedzieli, ale nie ma dokumentów, które by jednoznacznie wskazywały na to, gdzie szukać. Musimy w związku z tym wykorzystywać innego rodzaju te pośrednie źródła, między innymi takie jak tutaj fotografia lotnicza. Cały obszar naszego kraju w latach 40. i 50. był fotografowany. Na tych fotografiach komuniści utrwalili, no, wbrew własnym zamierzeniom, coś, co świadczy o tym, jaki system w Polsce istniał. Oto na tym zdjęciu możemy zobaczyć z lewej strony taki ciemny obszar. Ten ciemny obszar, proszę Państwa, to jest skraj cmentarza osób Bielickiego we Wrocławiu. A po prawej stronie widzimy fragmenty, proszę Państwa, po leje po bombach, widzimy jakieś fragmenty okopów i tak dalej, i tak dalej. I widzimy także dwa takie jaśniejsze obszary. Te jaśniejsze obszary to są miejsca, gdzie chowano więźniów, tych straconych i tych zmarłych w więzieniu przy ulicy Kleczkowskiej. I kiedy, proszę Państwa, powiększyli pewien obszar, pokażę go szczególnie tutaj, widać, proszę Państwa, przygotowane świeże doły. Te doły, które czekają dopiero na zapełnienie, jest tam 5 świeżych dołów. Gdzie szukamy, proszę Państwa? Praktycznie wszędzie w Polsce, gdzie były siedziby Urzędu Bezpieczeństwa, gdzie była informacja wojskowa, gdzie były więzienia, gdzie były obozy. Kilkanaście fotografii dokumentujących te nasze poszukiwania. Kępno, siedziba Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego. Tam z tyłu za siedzibą UB grzebano ludzi. Wejherowo dzisiaj jest to teren parkingów, miejsce, gdzie stoją garaże, pod spodem gdzieś kilkadziesiąt osób czeka na wydobycie. Warszawa, pierwsza siedziba NKWD, potem
Urzędu Bezpieczeństwa w Warszawie. Tam na dziedzińcu grzebano ludzi. Poznań, dzisiaj największa porodówka w tym mieście w latach 40. Siedziba Urzędu Bezpieczeństwa. Za tym murem wykonywano egzekucje i grzebano ludzi. Las pod Poznaniem, las w pobliżu miejscowości Gądki. W Poznaniu trochę inaczej niż w innych miastach. Skazańców wywożono do lasu. Skazaniec szedł drogą. Gdzieś w którymś momencie strażnik idący z tyłu, w momencie kiedy uznał, że to jest dobre miejsce, strzelał w płotylicę i tam, gdzie upadł, po prostu zakopywano tych ludzi. A to zdjęcie dokumentuje jedną z prac poszukiwawczych w tym lesie. A to już poszukiwanie Edwarda Traszkiewicza, którego Państwu pokazywałem kilka minut temu. Tutaj żyjący jeszcze drugi od lewej. A pracę prowadziliśmy w pobliżu Włodawy jeszcze zimą tego roku. I tam w samym zakolu Bubu, zaraz za koszarami dawnego KBW, szukaliśmy tego miejsca, mimo że przekopaliśmy kilkaset metrów kwadratowych, nie udało się szczątków jego podkomendnych odnaleźć jak dotąd. A to już Białystok i teren za więzieniem. Białystok był miastem wyjątkowym. Tam władze UB lokalne uznały, że ze względu na liczbę egzekucji w tym mieście, ogromną liczbę i możliwość ujawnienia takich informacji społeczeństwu, istnieje duże ryzyko, że te miejsca staną się miejscami kultu na lokalnych cmentarzach. Żeby tak się nie stało, wpadli na pomysł, aby więźniów chować zaraz przy murze, czyli przy samym więzieniu, blisko wieżyczki strażniczej. Tam nikt już nie mógł szukać, nikt nie mógł sprawdzać. Prace, które tam wykonaliśmy, przyniosły efekty latem tego roku, kiedy udało się odnaleźć szczątki kilku więźniów. I proszę Państwa, gdzie one się znajdują? Zaraz za murem cmentarnym, w miejscu, gdzie jest psiarnia, a to jest trenażer dla psów tych ze służby więziennej. Tam one uczyły się służby. Po lewej stronie żółty budynek, to jest budynek dzisiaj sali odpraw. Wtedy była to chlewnia, a więc na szczątkach więźniów, proszę Państwa, zbudowano potem fundamenty chlewni. I to są już obrazy sprzed 3-4 tygodni, prace w Białymstoku. Tam, proszę Państwa, z lewej strony jest to ten żółty budynek pokazany przed chwileczką. Po prawej mamy mur i cała ta przestrzeń, aż tam za koparką, to jest, proszę Państwa, jedno wielkie pole grobowe, gdzie szczątki ludzi są wrzucone w taki właśnie nieludzki sposób. A to już sprawa Henryka Flamego, pseudonim Bartek, i mordu na jego ludziach. We wrześniu roku 1946 na terenie Opolszczyzny w trzech różnych miejscach wymordowano blisko 200 partyzantów oddziału Narodowych Sił Zbrojnych. W lipcu i w sierpniu tam do tego oddziału, proszę Państwa, przedostało się dwóch agentów Urzędu Bezpieczeństwa, którzy przedstawiając się jako wysłannicy Zachodu, mieli za zadanie doprowadzić do tego, że ten oddział mający bardzo silne poparcie lokalnej społeczności zostanie stamtąd wyłapiony, przerzucony na zachód i gdzieś po drodze zlikwidowany. I to im się udało zrobić. Podzielono oddział na trzy różne grupy. Widoczny na zdjęciu w czarnym garniturze Bartek zaufał tym rzekomym wysłannikom z zachodu i stało się to, co się stać musiało. Oto na jednym z punktów etapowych w tym właśnie miejscu, dzisiaj jest to leśniczówka Hubertus, przyjęto partyzantów. Na miejscu przebrani za rzekomych partyzantów z Opolszczyzny ubecy ugościli jedną z grup Bartka, około 60 osób. Była kolacja, był też alkohol. Tyle tylko, że partyzanci nie wiedzieli, że alkohol jest zatruty środkami nasennymi przez lekarza UB w Katowicy. Około 3-4 nad ranem, kiedy wszyscy spali, doszło do ataku. Wszystkich ich wyaresztowano, przeprowadzono z tego budynku widocznego na górnej, w górnej części zdjęcia, na polanę śmierci zakreśloną tutaj czerwoną obwódką. I tam, proszę Państwa, wszystkich umieszczono w stodole, której fragmenty możecie Państwo zobaczyć w górnej części zdjęcia, a to już jest inne ujęcie tej właśnie stodoły i wszystkich wysadzono w powietrze. 60 osób tam w tym jednym miejscu.
Szukamy do dzisiaj ich szczątków, licząc na to, że uda nam się odnaleźć, korzystając ze sprzętu, jaki tylko istnieje, a więc z wykrywaczy metali, z koparek, z sond wszelkiego rodzaju. Badamy wszystkie te miejsca, które mogą ewentualnie stanowić obszar, gdzie pochowano szczątki. Na miejscu znajdujemy rzeczy, które potwierdzają nam, tak, tam wymordowano tych ludzi. Mamy rygrafy pełne, mniej czy bardziej zniszczone. Mamy rzeczy osobiste, które należały do partyzantów. Mamy jakieś klamerki, sprzączki. To wszystko potwierdza to, co już wiemy. Tam ich wymordowano, ale tych szczątków ciągle jeszcze nie ma. Być może przełomem były działania z października tamtego roku, kiedy w pobliżu Łambinowic, dawnej osiadłości Scharfenberg, w Szambie, bo to, co Państwo widzicie, jest Szambem, udało się odnaleźć szczątki, dzisiaj już wiemy, 25 mężczyzn, co najmniej 25 mężczyzn. W żadnym przypadku nie mamy do czynienia z pełnym szkieletem, wszyscy oni są w jakimś kompletnym rozkładzie, ale po złożeniu tych wielu, wielu fragmentów kostnych możemy określić, że oni zostali uśmierceni w jakiś dramatyczny sposób. Jeżeli nie jest to część oddziału Bartka, to musi być jakiś inny oddział podziemia, o którym jeszcze więcej nic nie wiemy. W Polsce, proszę Państwa, mamy do dzisiaj tylko jeden cmentarz, na którym kwatery, na których grzebano w latach 40. i 50. w erze komunizmu, nie zostały przekopane, to znaczy nie zostały przeznaczone do podobnych pochówków. Jest to cmentarz Osobowicki we Wrocławiu. Tam zachowały się pola 81 a i 120. Są to pola, które jeszcze w 1987 roku usiłowano zlikwidować. Wtedy była taka decyzja, aby poszerzyć, proszę Państwa, obszar kwatery ludzi zasłużonych dla władzy komunistycznej, a więc ten obszar o ten najbliższy dający się do zagospodarowania. A to już, proszę Państwa, za tymi krzakami pole więzienne 81 a i 120. I teraz, proszę Państwa, jak wielkie było to ryzyko, jak wielkie było zagrożenie, że te pola ulegną likwidacji. Na tym miejscu, proszę Państwa, nagrobek. Wydawałoby się zwyczajny, ale kryje wyjątkowego człowieka. To był kat. Marian Tył był katem więzieni przy Kleczkowskiej. A więc gdyby komunizm w Polsce potrwał 2 lata dłużej, to Marian na Tyło leżałby na jednej ze swoich ofiar. W związku z tym, że w większości już nie mamy takich sytuacji w Polsce, jak we Wrocławiu, że możemy chować na cmentarzu, więc gdzie szukamy? Szukamy, proszę Państwa, wszędzie tam, gdzie możemy to zrobić, licząc na to, że ci, którzy wyznaczali pochówki w latach 60., 70. i 80., nie byli nieumyli. Oni nie mogli zrobić tak, że dokładnie chowali w tych samych miejscach. Musiały być jakieś przesunięcia i na to właśnie liczymy. Tak jak na tej fotografii, gdzie widać, proszę Państwa, jak wykonaliśmy działania sondażowe pod chodnikiem, pod alejką. I tam jest właśnie takie przesunięcie. Widać wyraźnie, proszę Państwa, szczątki więźniów. To jest pewien układ, przesunięcie o jakieś metr do metra 20. I na takie sytuacje właśnie liczymy, na takie czekamy. Warszawa, cmentarz przy ulicy Wałbrzyskiej. Tutaj, proszę Państwa, pomiędzy grobami, myślę tutaj o sąsiedztwie, nie można włożyć praktycznie stopy. Gdzie możemy w takim razie kopać? Znowu, tylko pod takimi alejkami. Nie ma innej możliwości. A to już Gdańsk i cmentarz przy Mieluda, cmentarz garnizonowy. Dziś już wiemy, że z pewnością tam, gdzieś na tym obszarze, a raczej w dole tej kwatery, jest pochowana Dorota Siecików-Nainka i Felix Emanowicz, pseudonim Zagończyk. Przed nami prace poszukiwawcze ziemne zaplanowane na wiosnę roku następnego. I zdjęcie. Zdjęcie pokazujące ludzi z 5. Gdańskiej Brygady AK od majora Łupaszki. Numerem 5 oznaczona Dorota Siecików na pseudonim Inka. Numerem 1 Marian Pryciński, Mścisław. Inka stracona w więzieniu gdańskim. Mścisław stracony w Białymstoku. Pod dwójką ten uśmiechnięty, przystojny mężczyzna to Henryk Wiliczko, pseudonim Lufa, stracony w więzieniu w Lublinie. I żelazny pod czwórką, zabity na terenie Pomorza Gdańskiego, i ślady wskazują na to, że gdzieś tam na terenie siedziby UB w Sztumie jego szczątki zostały zakopane.
A to już poszukiwania z Dolnego Śląska, kolejne rozłączone małżeństwo, rodzina Kaszyńskich. Kaszyński stracony w więzieniu przy wrocławskiej w Dzierżoniowie, a to poszukiwania jego szczątków w tym mieście. Kolejne miasto, Jawor na Dolnym Śląsku, gdzieś tam pod tym śmietnikiem ciągle znajdują się więźniowie. Radom pochówki więźniów odbywały się pod murem. A to już Opole i historia dwóch braci cieśli. Jeden stracony w Warszawie na Mokotowie, drugi w więzieniu w Opolu. Tego straconego w Opolu udało się odnaleźć. To jest właśnie świeża mogiła z lat 80. Kiedy rozkopaliśmy tą mogiłę pod spodem, okazało się, że leżą szczątki jednego z braci cieśli. A to już Szczecin i największy cmentarz komunalny w tym mieście, poszukiwanie straconych z bojowego oddziału armii, uśmierconych w 1948 roku i na miejscu taka szybka symulacja, w jaki sposób został zabity. Dwa strzały, jeden od przodu, drugi od tyłu. A to już działania ekshumacyjne na kwaterach 81A i 120, które wykonywaliśmy jeszcze wiosną tamtego roku. Łącznie udało się odnaleźć szczątki 299 ludzi pochowanych na zlecenie więzienia przy ulicy Kletkowskiej we Wrocławiu. Niektórzy z nich, tak jak tutaj na tym zdjęciu, ciągle jeszcze mieli związane ręce. Chciałbym Państwa uwagę zwrócić, w jaki sposób ma ułożone te dłonie, one wchodzą ciągle jeszcze pod kręgosłup. A to już to miejsce, Szanowni Państwo, najważniejsze w naszym kraju. Z całym szacunkiem do wszystkich innych miast nie ma miejsca takiego jak Łączka w Warszawie, gdzie w latach 48-56 pochowano takich ludzi jak generał Fiodor, Rotmistrz Wiedecki, major Paszka, major Dekutowski Zapłata. To nazwiska, które powszechnie są znane i szanowane. Tam w Warszawie, proszę Państwa, ustalono, że tych najgroźniejszych dowodów komunistycznych trzeba umieścić w takim wyjątkowym miejscu. I tych, których zamordowano w śledztwie, tych, którzy zmarli, wciągano w dokumentację cmentarną. Ale tych, których skazano na karę śmierci, nie wciągano w tą dokumentację. W związku z tym ci, o których mówiłem przed chwileczką, nie występują w żadnych dokumentach cmentarnych. Ich po prostu tam nie powinno być. Wiosną tamtego roku wykonaliśmy prace, proszę Państwa, georadarowe, które nam wskazały, że w bardzo wielu miejscach w pobliżu tego pomnika, pod tą alejką, wszędzie tam mamy do czynienia z naruszeniem struktury ziemi. Wszędzie tam są pochówki. Ale proszę Państwa, w połowie lat 50. uznano, że teren Łączki i sąsiednie obszary trzeba zniwelować. One ponoć były takie nieprzystające do tego cmentarza. Były różne poziomy i dlatego ponoć zniwelowano te tereny. A więc na Łączkę i na sąsiednie kratery zwieziono od metra do półtora ziemi, piasku i gruzu i zrównano z sąsiednimi terenami. Wydawało mi się, że po takich działaniach już sztab całkowicie zaginie, a jak wiele było tej ziemi, świadczy to zdjęcie wykonane w 1957 roku, kiedy podkomendni pułkownika Krzyżanowskiego Wilka, dowódcy okręgu wileńskiego AK, korzystając z chwilowej odwilży, doprowadzili do ekshumacji szczątków swojego dowódcy. To jest zdjęcie wykonane około 40 metrów od Łączki. I znowu fotografie odjęciowe, z których nie moglibyśmy sobie poradzić. Fotografia wykonana w 1955 roku. Proszę Państwa, tu się kończył cmentarz. To są wojskowe pomostki. Ta jasna plama z tej strony to jest dowód na pracę spychaczy, na zasypywanie Łączki. To po kolei wchodziło w tą stronę. I tutaj, proszę Państwa, gdybyśmy wytężyli wzrok, moglibyśmy zobaczyć takie powtarzające się ciemne punkty, układające się w jakąś całość. Mamy taki oto układ, 4-5 rzędów i jeden poprzeczny. I gdybyśmy chcieli nałożyć ten obraz dawnych fotografii na współczesne zdjęcie lotnicze, uzyskalibyśmy taki oto widok. W taki sposób, proszę Państwa, przebiegały te rzędy więzienne. Dziś wiemy już, że na pewno jeden z nich nie jest pochówkiem więziennym. Tutaj bowiem wzdłuż muru udało się, proszę Państwa, odnaleźć 99 osób, ale to wszystko byli Niemcy. To są ci, których tam chowano pod murem jako
takim miejscu traktowanym jako rodzaj takiego świetnika. Były tam jakieś części także z różnych szpitali warszawskich i tak komuniści traktowali to miejsce, proszę Państwa, jako rodzaj takiego śmietnika, gdzie się chowa Niemców, AK-owców i jakieś szczątki ludzi. Ale to nie koniec tych wydarzeń wyjątkowych związanych z Łączką. Oto w latach 80. ktoś uznał, że Łączka i te najbliższe kwatery przy Łączce nadają się idealnie jako obszar pochówków dla ludzi związanych z władzą komunistyczną. I tam dzisiaj, na samej Łączce, ale też w promieniu 20 kroków od Łączki, mamy wyjątkowe pomniki, wyjątkowych ludzi. Między innymi Julii Prystygierowej, szefowej Departamentu 5 Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Mamy także pułkownika Teodora Dudę, to jest szef więziennictwa z lat 40. w naszym kraju. Mamy także pułkownika Romana Kryże, to jest sędzia stalinowski, który orzekł kilkadziesiąt większości wykonanych wyroków śmierci. To on jeszcze w latach 60. w słynnej aferze mięsnej swój ostatni wyrok śmierci podpisał. To jest człowiek, o którym więźniowie w celach oczekujący na procesy ze strachem mówili: sądzi krzyże będą krzyże. Dziś nie wiemy jeszcze, kto pod jego szczątkami jest pochowany. A to już, proszę Państwa, lipiec i sierpień tamtego roku, kiedy na Łączce wykonaliśmy pierwszy etap prac ekshumacyjnych. Wtedy, proszę Państwa, wiedzieliśmy już, że trzeba będzie rozebrać zarówno ten pomnik po lewej stronie, także to ogrodzenie metalowe i tą drogę asfaltową, która dokładnie na pół przecinała dawne pole więzienne. Pole, które wtedy było znacznie większe, a ta droga o szerokości 7 metrów. Wiedzieliśmy już wtedy, że kryje szczątki więźniów. Niekiedy bardzo trudno było nam dostać się do tych szczątków, bowiem na miejscu rosły trzy potężne modrzewie z bardzo silnym systemem korzennym, które uniemożliwiały nam dostęp do szczątków. I typowy obrazek z Łączki. Młoda dziewczyna, archeolog, usiłuje doprowadzić do wydobycia szczątków. Przyjęliśmy, proszę Państwa, taką zasadę w naszych pracach. W żadnym przypadku nie pracujemy przy drobie masowym. Wszystkie działania, które wykonujemy, wykonujemy po to, żeby odnaleźć i wydobyć szczątki pojedynczego człowieka. No to ważne. Nie chodzi o to, żeby znaleźć kolejny grób i kolejną liczbę. Chodzi o to, żeby odnaleźć kolejnego człowieka. Dlatego w tej pracy umiejętności precyzja jest niezwykle ważna. W tym pierwszym etapie widzieliśmy, że niektórych szczątków nie będziemy mogli wydobyć. Dlatego właśnie, że jak widać na zdjęciu, mogliśmy tylko pracować na pewnym obszarze, 18 na 18 metrów. Trafialiśmy na szczątki niektórych ludzi, czasem na rękę, czasem na nogę, ale większość szkieletów była gdzieś tam pod alejką, gdzieś tam pod chodnikami, tak jak tutaj ten mężczyzna, którego większość znajduje się, proszę Państwa, pod chodnikiem. I dół, w którym znaleźliśmy 9 mężczyzn w takim oto ułożeniu. Gdybyśmy odjęli, proszę Państwa, w niektórych miejscach te 1,5 albo 1 metr ziemi, okazałoby się, że tak jak na zdjęciu, więźniowie chowani byli na głębokości jakieś 70 cm, nie więcej. Tutaj, proszę Państwa, widać nawet, że ręka skazańca gdzieś tam zastygła na sklepieniu grobu i tak został bez stanności przysypany. I to typowe, proszę Państwa, obrazy z Łączki. Gdybyśmy nie wiedzieli, gdzie zostały wykonane, to moglibyśmy pomyśleć, że to Katyn. W niektórych przypadkach więźniowie wokół głów mieli, proszę Państwa, fragmenty gazet. Wytłumaczenie tej sytuacji jest dosyć proste. Ci, którzy strzelali, ci, którzy potem przynosili te zwłoki gdzieś tam na samochód, ułatwiali sobie pracę. Po metodzie katyńskiej, po strzale w potylicę było masę krwi. Zawsze. W związku z tym, żeby nie sprzątać, owijano głowy gazetami i potem my z tymi gazetami mogliśmy się w grobie zapoznać. I tutaj gdybyśmy mogli przeczytać niektóre fragmenty, moglibyśmy odczytać takie wyrazy jak radziecki, kierownictwo, prawda, Stalin. W niewielu przypadkach, zaledwie 7, mieliśmy do czynienia z sytuacjami, kiedy więźniowie mieli przy sobie medaliki bądź krzyżyki. One nigdy nie były, proszę Państwa, na szyi, one nigdy nie były w miejscu widocznym, one były zawsze gdzieś, proszę Państwa, jakby w klapie marynarki, one były gdzieś zaszyte, gdzieś ukryte. Gdyby nie były ukryte, one byłyby zabrane.
jeżeli znajdujemy taki medalik jak tutaj z Matką Boską Kodeńską, oczywiście dla nas jest to taka podpowiedź, że prawdopodobnie człowiek, który miał przy sobie taki medalik, mógł pochodzić z Podlasia, bo nie z Lubelszczyzny, bo przecież Kodeń jest tym miejscem kultu lokalnego. To oczywiście o niczym nie przesądzało, ale jakby podpowiadało pewien trop poszukiwań. Na miejscu nasi medycy starali się doprowadzić do tego, że te zniszczone czaszki posklejali po to, żebyśmy mogli określić, w jaki sposób kogoś uśmiercono. I aż 3/4 z tych odnalezionych, proszę Państwa, dotychczas zwłok na łączce, jest to łącznie 194 osoby, 3/4 z nich zostały uśmiercone metodą katyńską. Równolegle z pracami ekshumacyjnymi, poszukiwawczymi staramy się docierać do rodzin, do córek, do dzieci, do braci, po to, żebyśmy mogli do sióstr, po to, żebyśmy mogli od nich pobrać materiał genetyczny. To bowiem materiał genetyczny stanowi podstawę do identyfikacji kogokolwiek. Nie ma innej możliwości, proszę Państwa. Na tej fotografii możemy zobaczyć moment, kiedy córka rotmistrza Pileckiego, pani Zofia Pilecka, pozostawia u nas materiał genetyczny. To taki dzień szczególny na kolejnym zdjęciu. Tuż przy pomniku, w tym miejscu, gdzie zaczynamy dopiero pracę, znaleźliśmy 8 mężczyzn. Tych 8 mężczyzn w tym miejscu początkowo wydawało nam się, że mogą być to Niemcy. Z tego powodu, że oni byli w mundurach Wehrmachtu. Tam na miejscu mieliśmy tych fragmentów mundurów, guzików Wehrmachtu wyjątkowo dużo. Oni byli ułożeni w taki właśnie sposób, taki bardzo ciasny między sobą. I w krótkim czasie okazało się, że nie są to żołnierze Wehrmachtu. To jest grupa zapory Hieronima Tykutowskiego. Kiedy uzyskaliśmy wyniki badań genetycznych kilku ludzi z tej grupy, już wiedzieliśmy, że to są właśnie wszyscy ludzie od zapory, w tym sam dowódca. Na tym zdjęciu mamy kapitana Stanisława Łukasika, pseudonim Aniś. A to kolejny zidentyfikowany z tego dołu Tadeusz Pelak, pseudonim Junak. Chciałbym Państwa uwagę zwrócić na to, w jakim mundurze występuje. On ma oderwane dystynkcje, ale to jest bluza Wehrmachtu z 1936. A to kolejna wielka postać, pułkownik Stanisław Kasznica, ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych. Jego dołów udało się odnaleźć, proszę Państwa, 5 kroków od grobu czy dołu, w którym pochowano całą grupę zapory. A tak wyglądał właśnie ten dół, gdzie umieszczono zwłoki ostatniego dowódcy Narodowych Sił Zbrojnych. A to już działania, proszę Państwa, z tego roku, z maja i z czerwca. Państwu uwagę chciałbym zwrócić na to, że w górnej części fotografii możemy dostrzec jeszcze ten fragment drogi asfaltowej, którą udało się na szczęście w tym roku rozebrać. I proszę zwrócić uwagę, w jaki sposób chowano więźniów. Oni byli w odstępach mniej więcej co pół metra, czasem metr. Na całej tej przestrzeni, proszę Państwa, mieliśmy prawie 80 ludzi. Chciałbym teraz Państwu przypomnieć tego człowieka, którego szczątek nie mogliśmy wydobyć w tamtym roku, bo leżał pod chodnikiem. I on, jako jeden z pierwszych w tym roku, został wydobyty. A na tym zdjęciu widać, że ciągle jeszcze miał związane ręce. I to kolejne obrazy już z tego drugiego etapu, z maja i z czerwca tego roku. To są prace pod drogą. Któregoś dnia wszyscy widzieliśmy taki oto obraz. Wszyscy pomyśleliśmy o tym samym, w pułkowniku Cieplińskim. Mamy człowieka, który ma przy żuchwie medalik z Matką Boską. No ale wkrótce się okazało, że to nie może być pułkownik Ciepliński. Bowiem w tym dole było 6 mężczyzn, wśród nich 3 młodych, takich w wieku 19 do 21 lat. Tymczasem cała grupa pułkownika Cieplińskiego to byli mężczyźni w wieku od 35 do 49 lat. A to oznacza, proszę Państwa, że nie tylko pułkownik Ciepliński mógł się na taki krok zdecydować. I tu, proszę Państwa, obraz, który pokazuje skalę trudności, która w tej chwili przed nami stoi. Musimy wykonać 3 etap prac na Powązkach, ten najtrudniejszy, ostatni. Ciągle brakuje około
90 więźniów, gdzie oni są pochowani. Pod tymi współczesnymi pomnikami, aż do muru, pod samym murem leżą Niemcy, czy Leszczyni, bo są wydobyci, są też szczątki poszpitalne. Jak przebiega, widać wyraźnie. One wchodzą, proszę Państwa, te więzienne pod te współczesne pomniki. Łącznie tych współczesnych pomników tam na łączce mamy 196. Przebadaliśmy wszystko, co było do przebadania tam wokół tych pomników. I niekiedy, tak jak na tym zdjęciu, mogliśmy szczątki, kości długie znaleźć na głębokości około 30 cm. Skąd szczątki w tym miejscu? Ponad 90% tych, proszę Państwa, współczesnych pomników jest wymurowana w środku. Grabarze, którzy natrafiali, proszę Państwa, na szczątki, uznawali czy traktowali je tak jak przeszkodę, jak kamień, jak korzeń. Po prostu czasem głębiej, a czasem gdzieś na zewnątrz pozbywali się tych szczątków. A to oznacza, proszę Państwa, że niektórych z tych poszukiwanych nigdy nie będziemy mogli odnaleźć. Bardzo się cieszę, że mogliśmy wśród tych dotychczas ujawnionych nazwisk przekazać naszą wiedzę o takich osobach, jak widoczny na zdjęciu major Zygmunt Czyndzielarz, pseudonim Łupaszko. Jego szczątki znaleźliśmy w dole czteroosobowym. Został rzucony twarzą do ziemi i tutaj widać jego czaszkę, rozrzucone nogi. Pod nim leżało trzech innych mężczyzn. Mamy prawie pewność, że ci pozostali, to jest pułkownik Oleknowicz, Lucjan Minkiewicz, pseudonim Wiktor i Henryk Borowski Borowy. A to już czaszka pana majora uśmierconego jednym strzałem. A to miejsce zaznaczone na czerwono, gdzie szczątki pana majora udało się odnaleźć. I kolejna wielka postać, wielki oficer, major Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora. Szczątki pana majora wrzucono do tego dołu ośmiosobowego, ale najgłębiej to na niego wrzucano wszystkie pozostałe szczątki, a na tym zdjęciu jego szczątki są widoczne jako oznaczone numerem G. I mieliśmy problem z jego identyfikacją. Polegała ona na tym, że pan major nie założył własnej rodziny, nie miał dzieci. Po nim z rodziny pozostały tylko siostrzenice i bratankowie. Od wszystkich mieliśmy chyba od 7 osób materiał genetyczny, ale ten materiał genetyczny nie był doskonały. Nie mogliśmy mieć całkowitej pewności, że to jest właśnie pan major. Dlatego za zgodą rodziny doprowadziliśmy do ekshumacji szczątków rodziców pana majora. I dzięki temu, proszę Państwa, my dzisiaj po uzyskaniu wyników badań genetycznych mogliśmy stwierdzić, że prawdopodobieństwo, że są to szczątki pana majora, wynosi 99,16 po przecinku. Nie można mieć większej pewności. A to inni ludzie z tej grupy od pana majora, których w najbliższym czasie, mam nadzieję, się uda także zidentyfikować, którzy w tym dole ośmiosobowym w mundurach Wehrmachtu, bo to kolejny człowiek z tej grupy, także w mundurze Wehrmachtu się znajdują. Na tej fotografii, proszę Państwa, widać łączkę, dawne pole więzienne, które sięgało aż dotąd. Tymi czerwonymi kolorami zaznaczyliśmy miejsca, proszę Państwa, gdzie udało się już odnaleźć i zidentyfikować konkretne osoby. Kolor szary są te miejsca, które badaliśmy w tamtym roku. A to jest cały ten obszar, który przekopaliśmy w tym roku. A to, mam nadzieję, teren, gdzie będziemy mogli powrócić w roku następnym. Zawsze wtedy, kiedy odnajdujemy szczątki naszych bohaterów, zawsze wtedy jest uroczystość. Wyprowadzamy po modlitwie szczątki na cmentarz północny w Warszawie, tam w bardzo dobrych warunkach, także technicznych, które gwarantują, że te szczątki nie ulegną zniszczeniu. Wszystkie te trumienki są przechowywane. One czekają na taki dzień, proszę Państwa, który jestem przekonany, że nastąpi, oby to było już w przyszłym roku, kiedy wszyscy będziemy mogli być uczestnikami jednej wielkiej państwowej uroczystości, w czasie której szczątki naszych bohaterów zostaną
pogrzebane w godnym miejscu. Mam nadzieję, że będzie to Łączka. Nie mogę sobie innego miejsca niż Łączkę wyobrazić, bo inaczej czułbym, że ci, którzy mordowali, ci, którzy potem zacierali ślady po miejscach pochówku, triumfowali mi po latach, mówiąc: Łączka, jakie ofiary, tam nigdy nikogo nie było. Proszę Państwa, na tym kończę pokaz fotografii, a o tym, co robimy, opowiada film Arkadiusza Gołębieckiego pod tytułem Kwatera Eł i do obejrzenia tego filmu chciałbym Państwa teraz serdecznie zaprosić. Czy po takim zamęczeniu na śmierć, no jeszcze im tak jakby odebrano też taką możliwość takiej przyzwoitości tam zabrakło, prawda? Odhumanizowanie tych ludzi. Tak jakby potraktowanie ich nie jak ludzi, prawda, tylko jak jakiś przedmiot, jakiś tam, prawda, jakiś towar, coś takiego właśnie abstrakcyjnego. Ciężko mi się jest tak jakby postawić w takiej sytuacji na takiego człowieka. Wydaje mi się, że ja nie byłem tak silny jak on. Ale myślę, że wiara w Boga no, daje takie ukojenie, że oni, no, nawet jeśli nie byli wierzący, to chociaż w tej ostatniej chwili swego życia może myśleli o Bogu. No zawsze starałem się przy fotografowaniu, czy jak miałem jakiś czas, to się pomodlić po prostu o tych ludzi. Pamiętam najgorszy moment, w sumie, który zapadnie mi w pamięci do końca życia, kiedy pracowałam wraz z całą ekipą i podszedł do mnie pewien pan, który obserwował mnie od kilku minut, po czym podszedł i się zapytał: czy pani Natalio, czy pani znajdzie mojego tatę? No ja się rozpłakałam. Ten pan też się rozpłakał. Myślę, że nikt się chyba nie spodziewał, że to będzie taki sposób, że w taki sposób to się działo. To jest bardzo trudne, żeby to przeprowadzić tak, jak my to robimy, dokumentować, ale też to jest trudne, bo po prostu no, to jest straszne. Jak to wygląda? To jest taki dół pełen kości i to jest makabra. To są przeważnie osoby w bardzo młodym wieku, w mężczyźni. Był tylko jeden przypadek, że wydobyliśmy ciało kobiety, szkielet kobiecy. Widzimy połamane żebra, które jeszcze pozrastały. Czasami się nie zdążyły zrastać, bo już nastąpił wyrok śmierci. Połamane zęby, żuchwy. Postrzały, to wszystko widać na kościach, wszystkie chwile cierpień tej osoby. Stawy łokciowe wyzdawały, więc naprawdę je dobijano. Widać było, że już po śmierci miały na przykład w stawach barkowych, te stawy były wybite. Od góry, czyli to jest ktoś, kto siedział z góry, był wyżej niż ten kontrolerze, wiesz? Rak oczy na 100% był sparaliżowany, miał podstrzał w kręgosłup. Trudno przejść obojętnie wobec sytuacji, kiedy znajduje się w jednej jamie, grobowej, 8 mężczyzn, każdy ze strzałem motorą katyńską, strzałem w tył głowy. Udało się odnaleźć człowieka, w ciele którego, obok którego, w szczątkach którego, odnaleźliśmy 11 kuli. Ten człowiek został zmasakrowany. Nie został zastrzelony. Nie został rozstrzelony. Został zamordowany. Dlatego będzie można sobie zrobić taką małą simulation. Jak to wyglądało? A tu koziołkowo odbił się od... Gdzie? Ja
fakt już zrobiony. I to musiał iść. Trzeba im powiedzieć na wykopie. Komentarza naszego również gościa, pana profesora Ryszarda Teleckiego, przez czas długi związany z krakowskim oddziałem IPN. Także, panie profesorze, kilka zdań. Bardzo proszę o... Nie zasłużony mnie spotyka wyróżnienie, bo jestem przejazdem akurat i po prostu miałem okazję tu przyjść. Ale jak jest taka okazja, to pozwolę sobie zadać pytania bohaterowi dzisiejszego wieczoru. Zadać chyba dwa, może trzy pytania i podzielić się takim pytaniem, refleksją, bo to jest rzecz, co do której nie mam zdania, ale chętnie bym usłyszał pana profesora zdanie. Pytania są takie. Po pierwsze, jaka jest perspektywa ekshumacji, rozumiem, tych grobów, którą trzeba dokonać w tym roku? Po drugie, gdzie się znajduje to miejsce, gdzie leżą trumny, te trumienki z szczątkami bohaterów? To są pytania. Trzecie jest trochę takie wynikające z mojej obserwacji, mianowicie jaka jest rola, jaka była rola i jakie są zasługi pana Kunerta, o którym mam coraz gorsze zdanie. A widziałem przy różnych okazjach, że jest eksponowany jako jeden z autorów tego pięknego dzieła, pięknego i strasznego. A refleksja jest taka, bo pan profesor powiedział, że że jest przesądzone, że oni będą pochowani tam na Łączce, że tam powstanie nekropolia, da jakieś miejsce, które będzie można ich uczcić. Otóż mam tu pewne wątpliwości. Po pierwsze taką, że ja się obawiam, że będzie taka próba, żeby to jak najszybciej się tego pozbyć, znaczy postawić tam coś, prawda, takiego, co da się szybko zrobić, ich tam pochować i mieć takie miejsce, gdzie można przyjść, zapalić, ale żeby ono się specjalnie nie wyróżniało z cmentarza wojskowego, tam są różne kwatery różnych bohaterów z różnych czasów i tak dalej. I czy głosy, które się tak pojawiają, po pierwsze, czy nie powinno być to miejsce w jakiś sposób szczególne? No, jest przykład, prawda, takiego cmentarza przy cmentarzu, cmentarza Orląt Lwowskich. Czy to jest możliwe na Łączce zrobienie czegoś takiego? Znaczy, że powinniśmy się upierać, żeby nie, to nie było byle co, żeby to nie było takie, prawda, że nas spławią tym, że tam zrobią, ułożą pięć rzędów, prawda, postawią pomnik i tyle. A po drugie, czy nie jest tak, że tak jak ze świętymi się dzieje, prawda, że ich szczątki się jak relikwie w różnych miejscach trzyma. Czy oni nie powinni, niektórzy przynajmniej z nich, znaleźć się tam, skąd pochodzili? Czy ich, prawda, ich pomniki, ich groby w tych miejscach, skąd oni wyszli, nie powinny być jakimś punktem odniesienia dla mieszkańców tego terenu? No to są takie pytania i ta refleksja. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Postaram się w kolejności pytania pana profesora odpowiedzieć. Proszę państwa, jaką metodę zastosujemy przy trzecim etapie? Rozważaliśmy chyba wszystkie z możliwych, łącznie z tym, że prowadziliśmy rozmowy ze specjalistami odbudowy kopalń. Chodziło nam o wykopanie chodników, takiego podkopu bocznego, górniczego. Niestety ta metoda, już wiemy, że jest nierealna do zastosowania tam na Łączce. Tłumaczę dlaczego. Specjaliści, którzy
mieliby się podjąć tego zadania, pytali, ile mają tej ziemi nad sobą, żeby kopać chodnik. A my mówimy, że w ogóle. Oni sądzili, że się nie rozumiemy. Bo dla nich wykopanie chodnika na głębokości 15 metrów, 20, 50, oczywiście. Ale nie rozumieli, że dla nas najważniejsza warstwa ziemi znajduje się tuż pod spodem tego pomnika. W związku z tym nie ma żadnej wolnej przestrzeni, nawet 10 cm. A przecież te spody też nie są na różnej, nie są na takowej głębokości, tylko na różnej. To są różnice czasem nawet pół metra. Więc ta metoda odpada. Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie pana profesora w sposób precyzyjny, a jednocześnie nie wiem, jak to zrobić, bo wyrysowała się ostatnio bardzo realna szansa na to, żeby ten problem rozwiązać. Ja nie mogę tego państwu ujawnić. Mogę tylko powiedzieć, że dotychczas marzyła mi się taka sytuacja, a w tej chwili są pierwsze zwiastuny świadczące o tym, że po raz pierwszy stałoby się to realne. Proszę wszystkich o cierpliwość i nie, że unikam odpowiedzi, ale ja jestem ostatnim człowiekiem, który wykonał jakiekolwiek działanie, które mogłoby w tych naszych pracach nam przeszkodzić. Więc proszę o zrozumiałość i o cierpliwość. Myślę, że za pewien czas, może nawet za parę tygodni, wszyscy będziecie państwo świadkami takiej publicznej informacji, co dalej z tym miejscem. Wszystkie szczątki, proszę państwa, ze 194 znajdują się na cmentarzu północnym w Warszawie. To jest cmentarz, który posiada najlepszą infrastrukturę w Warszawie. Tam, w specjalnym pomieszczeniu, z bardzo dobrymi warunkami technicznymi, które gwarantują właściwe przechowywanie szczątków. Te szczątki są tam przechowywane, odpowiednio zabezpieczone. Klucz jest, proszę państwa, w dwóch tylko wersjach ma cmentarz i ja nie mam tam żadnego dostępu. W związku z tym tutaj nie istnieje żadne ryzyko, bo domyślam się, że pan profesor tym mógł się martwić, że istnieje jakaś możliwość dostępu. Nie, proszę państwa, nie ma żadnej możliwości. Jeżeli rodziny, a te rodziny są zawsze traktowane przez nas specjalnie straconych, mają chęć, wolę pomodlić się przy trumience, wówczas to ja uruchamiam procedurę, która umożliwia takie właśnie wejście. Nie ma innej możliwości i nie będzie. Proszę państwa, ja także nie mogę sobie wyobrazić, żeby na łączce stanął sobie jakiś pomniczek, coś skromnego, coś małego, coś, co by tylko zamalowywało problem. Nie, na to nie będzie zgody, proszę państwa. Nie pozwolę na to ani ja, ani ludzie, którzy ze mną współpracują. To jest po prostu niemożliwe. To sami komuniści, proszę państwa, wybrali to miejsce. Miejsce wyjątkowe, miejsce za cmentarzem. Takie miejsce, gdzie ukryli, czy chcieli ukryć szczątki naszych bohaterów. Bo przecież ci ludzie mają nazwiska, które są powszechnie znane i szanowane. Oni się uczyli z podręczników szkoły. I my dzisiaj w tym miejscu mielibyśmy zbudować jakiś skromny cmentarzyk. Absolutnie nie. To wykluczone. Nie wiem jeszcze, jak powinna wyglądać koncepcja architektoniczna tego miejsca. Być może należałoby rozważyć, bo to miejsca za dużo z kolei nie ma. Taką możliwość, jaką wybrali Litwini. Oni mają u siebie takie wyjątkowe miejsce w Wilnie. Tam, proszę państwa, na powierzchni znajduje się pomnik, żeby się pomodlić, tu użyć kwiat, idzie się pod pomnik, ale żeby dojść do ofiar, schodzi się pod ziemię. Schodzi się pod ziemię. I to jest, proszę państwa, coś, co poraża w sposób niesamowity. A więc umieścić taki pomysł, jeżeli byłby możliwy do realizacji, umieścić te trumienki z powrotem w miejscach, gdzie one były, te szczątki, opisać odpowiednio. Dzisiaj przy pomocy techniki, gry światła i tak dalej, to wszystko można pokazać w sposób wyjątkowy. To nie może być cmentarz, to może być tylko Panteon Narodowy o formie, która wszystkich nas ujmie, bo inaczej sobie tego miejsca wyobrazić nie mogę. Jeszcze rok temu, kiedy pracowaliśmy na łączce wycieczki, której jest bardzo dużo na cmentarzu powrockowskim w Warszawie, bardzo dużo, to jest kilkadziesiąt każdego dnia i z kraju, z granicy, zamracały od pomnika Smolińskiego. W tym roku już było inaczej. Teraz już wycieczki idą wszystkie na łączkę, która przecież jest pusta. Tam nie ma nic. Tam, proszę państwa, jest tylko krzyż i masę zniszczyć w tej chwili. Nie mogę, proszę państwa, i proszę o wybaczenie pana i pana profesora i wszystkich państwa, jestem urzędnikiem państwowym, w związku z tym nie mogę odpowiedzieć na pytanie dotyczące pana Konerta.
Chodziło mnie raczej o pozytywne. Szanowny panie, myślę, że my historycy zrobiliśmy naprawdę wszystko, jeżeli chodzi o wskazanie morderców, oprawców, tych, którzy mordowali, tych, którzy żądali kar śmierci, tych, którzy wydawali te wyroki i tych, którzy strzelali w potylicę. Pokazaliśmy ich nazwiska, powiedzieliśmy gdzie, kiedy, co popełnili. I na tym nasza rola jako historyków się kończy. Poprzez wystawy, poprzez książki, publikacje różnego rodzaju zrobiliśmy to, co do nas należy. Nie mamy wpływu na to, że wszyscy chyba, jak tutaj siedzimy na tej sali, mamy takie poczucie pewnej niesprawiedliwości. Nie mamy na to wpływu. Ja myślę, że odpowiadając panu na to pytanie, sugerowałbym, aby zaprosić ludzi, którzy z racji wykonywanych obowiązków powołani są do tego, żeby ścigać zbrodniarzy, ale to nie są historycy. Powtarzam, my zrobiliśmy wszystko i proszę pozwolić, że na tym etapie zakończę odpowiedź na pana pytanie, na tą pierwszą część. A odpowiedź drugą część zacznę od stwierdzenia, że mamy w ramach Instytutu Pomocy Narodowej piąt śledczy. W pionie śledczym pracuje stu kilkudziesięciu prokuratorów w całym kraju. Wiem, że niektórzy na przykład w oddziale wrocławskim prowadzą śledztwa związane z Kresami Wschodnimi. Doradzam państwu zaproszenie na kolejne spotkanie przedstawicieli pionu śledczego i dyskusję z nimi na temat dotychczasowego przebiegu prac, ścigania, szans na powodzenie takiego właśnie ścigania tych ludzi, na jakieś poczucie sprawiedliwości, abyśmy wszyscy je mieli, bo dotychczas ta sytuacja jest taka, że wiemy, że ich się ściga, ale jakby nie możemy dostrzec efektów tego ścigania. Korzystając jeszcze z tego, że jestem przy mikrofonie, punktu mi wątek odpowiedzi na pytanie pana profesora, co dalej ze szczątkami naszych bohaterów. Wyrażę swoje zdanie, nie jest to zdanie instytucji, ale moje zdanie. Powinniśmy dążyć do tego, aby wszyscy ci, którzy zostali odnalezieni na łączce, zostali tam pochowani. To, że jest to panteon narodowy już dzisiaj, nawet bez wyglądu, proszę państwa, powinno determinować nasze postępowanie. My uznajemy, że panteon jest wtedy, kiedy tam są szczątki naszych bohaterów. Ja, państwo o tym nie wiecie, ale ja jestem od wielu miesięcy takim obiektem próśb, ataków, propozycji, dyskusji, czy w naszym mieście mógłby być pochowany, i tu padają konkretne nazwiska. Przykład Lubelszczyzny. W Tarnobrzegu nikt sobie nie wyobraża inaczej, niż żeby zapłona miał rozpocząć na lokalnym cmentarzu. Ale w Lublinie nie wyobrażają sobie sytuacji innej niż ta, żeby był właśnie w Lublinie. Tak samo jest z Łubaszką. To jest ludzie z Warszawy mówią, że musi być to Warszawa, Łączka. A Gdańsk mówi, a dlaczego nie Gdańsk? Przecież walczy na Pomorzu. Z kolei Gelystok twierdzi, no zaraz, zaraz, a gdzie walczymy dłużej? No walczył na Podlasiu. Mamy propozycję pochówku niektórych na Wawelu. Jeżeli, proszę państwa, w możliwie krótkim czasie nie dojdzie do przecięcia tej dyskusji, będziemy wszyscy świadkami bardzo niepotrzebnej na wszystkim sytuacji. Będzie kłótnia o to, gdzie mają pójść poszczególne zwłoki. Moim zdaniem można postąpić tak, jak powiedziałem. Szczątki powinny spocząć tam, na łączce. Oczywiście można zawsze doprowadzić do sytuacji takiej, kiedy pewne fragmenty, przykład, nie wiem, paliczek palca, będzie przekazany do Lublina, do Białegostoku, to można zrobić. Ale nie ruszajmy tych szczątków z tego wyjątkowego miejsca, ważnego dla nas wszystkich, dla Polaków. To jest symbol. Myślę, że powinniśmy się znieść pod patriotów regionalny i uszanować tą sytuację, która jest w tej chwili. Inaczej będziemy wszyscy świadkami kolejnej kłótni, która na pewno nikomu dobrego niczego nie przyniesie. Z całą pewnością. Pytanie, chciałem się spytać, skąd państwo wiedzieli, gdzie kopać i skąd się ta łączka na te wzięła? Przecież komuniści robili wszystko, żeby o tym nikt nie wiedział przez wiele lat.
Pytanie bardzo mądre. Proszę Państwa, rodziny. Rodziny przechowały w domach pewną pamięć. Ona wynikała z doświadczeń z lat 50., kiedy utraciły swoich bliskich. I wtedy najczęściej wdowy chodziły do różnych urzędów, do wszystkich możliwych w Warszawie. No i tam nie uzyskiwały informacji. Ale ktoś życzliwie odpowiadał, to idzie na cmentarz. Kto jak kto, ale grabarz zawsze wam powie, gdzie się chowa. No tak, tyle tylko, że to był taki czas, który paraliżował strachem wszystkich, grabarzy także. Więc oni nie mówili wprost, nie zaprowadzali tych ludzi tam, ale mówili tam na końcu, tam są więźniowie. I to było tam takie pokazanie. Niektóre kobiety doprowadziły do sytuacji takiej, kiedy grabarz poszedł z nimi na łączkę. Więc one w miarę zapamiętały to miejsce, w miarę. Dzisiaj ten obszar wygląda zupełnie inaczej. Więc tam był mur, którego nie ma, jest w innym miejscu i tak dalej, i tak dalej. A więc to, że to jest na końcu cmentarza, myśmy wiedzieli, ale chodziło o określenie, co to jest ten koniec cmentarza. Po to właśnie wykonaliśmy te prace georadarowe i w czasie, kiedy wbiliśmy pierwsze łopaty, okazało się, że natrafiliśmy na drugi i trzeci skrajny grób, czyli przed nami był jeszcze jeden. Gdybyśmy się pomylili, proszę Państwa, o 1,5 metra, to latem tamtego roku nie trafilibyśmy na to pole. No i już słyszę ten rechot nieprzychylnych osób, instytucji, mediów, które mówiłyby, no zobaczcie, na co idą pieniądze podatników. Nawet nie wiedzą, gdzie szukać. Finansowego jakiegokolwiek systemu komunistycznego za to, co się działo i dać im jakiś rachunek za to, co zrobili. Szanowna Pani, takiej możliwości nie ma, ale wiem, do czego Pani zmierza. To jest poczucie, wszyscy chcielibyśmy mieć poczucie takiej sprawiedliwości. A tu z jednej strony mamy takie zachowanie ludzi, którzy noszą głowy wysoko, mają się dobrze, a z drugiej strony mamy tych ludzi rzuconych tak właśnie w takie miejsca pohańbienia, jak zwierzęta, jak przedmioty, na które potem jeszcze wsypano jakiś gruz, jakąś ziemię z całego miasta. Ja myślę, proszę Państwa, że w tej chwili ci, którzy tworzyli system komunistyczny, to oni daliby bardzo dużo za to, żeby do tego w ogóle nie doszło, do tych prac w ogóle nie doszło. Jakakolwiek informacja medialna w tej chwili, myślę, że dla nich jest takim wyrzutem tego, co oni zrobili. Mają świadomość, jestem przekonany, chociaż się nie przyznają publicznie. Wielu z nich ma świadomość tego, że przegrało i służyło złej sprawie. Bo tutaj nawet gdybyśmy odrzucili wszelkie kwestie polityczne związane z łączką, to istnieją, proszę Państwa, pewne zasady w naszej kulturze, w naszej cywilizacji. To jest szacunek dla zwłok, prawo do pochówku, prawo do posiadania wiedzy o tym, gdzie nasi bliscy są pochowani. A to, co się działo tam i ludzie, którzy uczestniczyli w takim procederze kompletnie nam obcym, świadczy o zdziczeniu tych ludzi i o tym, jak oni odrywani są od całego społeczeństwa. Byli i są, bo jeżeli dzisiaj nie są zdolni do refleksji, znaczy, że nadal tak jest. Kwestie problemów finansowych. Same poszukiwania, działania ekshumacyjne finansuje Instytut Pamięci Narodowej oraz Rada Ochrony Pamięci Warg i Męczeństwa. Pomaga nam także Ministerstwo Sprawiedliwości, na zlecenie którego Instytut Ekspertyz Sądowych w Krakowie wykonuje część naszych badań genetycznych. To duża materiał genetyczny, bardzo często zabrudzony, zniszczony. Niektóre badania musi wykonywać kilkanaście albo kilkadziesiąt razy. W przypadku, tak jak mówiłem, o majorze Zaborze.
W jego przypadku koszty, które zostały poniesione, moglibyśmy określić czy szacować na kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dlatego, że trzeba było sprofilować wszystkie wyniki badań genetycznych, to już całą genetykę od siostrzenic, od bratanków i okazało się, że nic. Potem jeszcze od rodziców, od samego zatory i dopiero porównywać. To jest taka skala. Jestem jednak, proszę Państwa, także i w tym przypadku dobrej myśli. Ja nie mogę sobie zwyczajnie wyobrazić, aby w tej chwili zabrakło środków finansowych na prowadzone przez nas prace poszukiwawcze i identyfikacyjne. Jeżeli nie spełnią tej swojej roli instytucje państwowe, to wierzę, że spełnią tą rolę obywatela. Jestem o to spokojny. To na końcu jeszcze pytanie. Chodzi mi właśnie dlaczego wszystko marki i kaski ofiar przedmiotu właśnie Pomorski Uniwersytet Szczeciński, a nie również Warszawy. To mnie zainteresowało. Pan czekaj teraz w odpowiedzi. I drugie pytanie związane jest z poszukiwaniem szczątków, materów, którzy po prostu operowali poza granicami dzisiejszej Polski, czyli ocie miastawy Wielszczyzny i dlaczego Szczecin? A tak się, proszę Państwa, złożyło, że my połączyliśmy siły wrocławsko-szczecińskie. Prowadziliśmy takie prace wspólnie w kilku miejscach wcześniej, kilka lat wcześniej. Mieliśmy doświadczenia z cmentarza Osobowieckiego, o którym mówiłem. Nikt przed nami takich prac w Polsce nie prowadził. Nawet nie podejmowano wysiłku, żeby tą sytuację zrobić. Dlatego Wrocław i Szczecin. Rzeczywiście na początku nie było nikogo z Warszawy. Ta sytuacja się zmieniła. Zmieniła się, proszę Państwa, o tyle, że dzisiaj w ekipie archeologów mamy już ludzi z Warszawy, mamy także z Lublina. To jest, proszę Państwa, tak, że w tej naszej pracy stawiamy zdecydowanie na jakość. W tej chwili, po sukcesach, mamy bardzo wiele zgłoszeń z różnych instytucji, ludzi, którzy chcieliby dołączyć. No ale to jest, proszę Państwa, tak, że ten zespół musi być, z taką myślą został założony, musi być zespołem wyjątkowym. To nie jest tylko kwestia wiedzy i kompetencji. Trzeba czegoś więcej. Trzeba mieć przekonanie, że bierze się udział w czymś wyjątkowym. To nie są zwyczajne prace archeologiczne, zwyczajne prace historyczne, czy antropologiczne, czy genetyczne. To jest sprawa wagi państwowej i tutaj po prostu trzeba odpowiednie cechy do tego posiadać. Ktoś, kto chciałby dołączyć po to, żeby zrobić karierę, napisać jakąś pracę, no to zwyczajnie się do tego zespołu nie nadaje. Odpowiadając na drugą część Pana pytania, powiem tak. Nie mamy żadnych uprawnień do tego, żeby prowadzić takie prace poza granicami naszego kraju. Jest to wyłączna kompetencja Rady Ochrony Pomników Walki Męczeństwa. Jeżeli są takie miejsca, jest ich niezwykle dużo, szczególnie za wschodnią granicą, to tylko i wyłącznie specjaliści z tego, z tej instytucji powinni je wykonywać. My nie mamy takich uprawnień, chociaż wiele środowisk, wiele osób się do nas zgłasza, w tym m.in. przedstawiciele rodzin katyńskich, które pytają o możliwość identyfikacji, pytając, jak to możliwe. No to dlaczego jest tak, że tu w Polsce identyfikujemy, a tam, skoro mieliśmy ludzi w mundurach z pewnymi rzeczami osobistymi, które do nich należało, nie podjęto nawet próby. Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Szanowni, będziemy kończyć, także jeszcze ostatnie pytanie może. Może pani i pan, i to będzie dwa ostatnie pytania. Bardzo proszę. Ja chciałam się odnieść do samych filmów, które dokumentują pracę pana profesora. Zresztą czytamy już w prasie o wszystkich dokonaniach pana profesora i jego ekipy. Wiemy, że około 500 osób już tak zostało odkrytych. I czujemy się wszyscy głęboko wzruszeni, bo dopiero teraz przy tym właśnie filmie, który tym drugim obrazuje już
ogrom tej pracy i trud, jesteśmy wszyscy głęboko wzruszeni i wyrażamy najgłębszą wdzięczność i szacunek za podjęcie tej pracy, która przecież psychicznie bardzo jest trudna. I tak dopiero jak ta właśnie młoda pani archeolog powiedziała, że to jest taka misja jej życia, zresztą to samo powiedział pan profesor w wywiadzie do pani redaktor Lichockiej z Gazety Polskiej, że to właśnie jest takie posłannictwo jako historyk, bo nie archeolog, a historyk mający ogromny dorobek już właśnie w tej materii. Uważa pan profesor, że to jest jego polska misja życiowa. Za to jesteśmy głęboko wdzięczni. Ale w tym wywiadzie podkreślił pan profesor też jeszcze jedną rzecz, mianowicie, że cały czas odczuwa jakąś opiekę opatrzności Bożej, która kieruje właśnie tak pracami, że dopiero później dostrzega celowość tych działań, które się podejmuje. Że nie jest, że ta ekipa nie jest sama, nie jest dana wyłącznie na siebie, że jednak ten pan historii, na którego liczymy, będzie pomagał w tej pracy i myślę, że życzymy tego jak najlepszych owoców tej pracy i wytrwałości. A jeżeli chodzi o pytanie, to z takiej lokalne sprawy, mianowicie jak postąpić w wypadku, gdy u nas na cmentarzu żołnierzy września są pochowani byli funkcjonariusze UB. Jest kilku. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję i pani, i panu za dobre, miłe słowa. Odpowiadając na pani pytanie dotyczące cmentarza, co zrobić z tymi ubekami. Proszę państwa, wyznaję zasadę, że trzeba działać, trzeba się dopominać, trzeba pisać. Nie można takich spraw, które nas bulwersują, pozostawiać, dlatego że nie ma szans na realizację, dlatego że nic to nie da, dlatego że ktoś się chce nas pozbyć jednym śliskiem papieru. Mamy przekonanie, że tak być nie powinno i wydaje mi się, że trzeba połączyć siły lokalne i tą sytuację zmienić. Zachęcam. Nie można konserwować układu chorego, który od lat istnieje. Takie jest moje zdanie. Odpowiadając na pana pytanie, dlaczego tak późno. Proszę państwa, ja zawsze staram się, bo takie pytania dosyć często padają. Dlaczego dopiero dzisiaj? Odpowiadam w zasadzie w ten sam sposób. Chciałbym państwa prosić o chwilę refleksji, przypomnienia, jak wyglądały w Polsce lata 50. To był czas, proszę państwa, kiedy o wszystkim mówiono, ale nie o historii. Mówienie o historii było czymś takim wstydliwym, źle widzianym. Ponadto w latach 90., proszę państwa, załóżmy, że podjęlibyśmy takie prace. My byśmy znaleźli niektóre szczątki, ale z całą pewnością nie moglibyśmy ich zidentyfikować. W ciągu ostatnich kilkunastu lat rozwój nauki, jeżeli chodzi o genetykę, to jest przepaść w stosunku do lat 90. Więc mielibyśmy wtedy ofiary, ale nie wiedzielibyśmy, kogo mamy. Dziś jesteśmy bogatsi o wiedzę wyjątkową. Możemy powiedzieć, to są szczątki majora Łupaszki, a to jest major Dobytowski. A kiedyś powiedzielibyśmy, to są szczątki ofiar komunizmu. I jeszcze jeden argument. Dlaczego dzisiaj dopiero poszukujemy żołnierzy wyklętych? Od 3 lat mamy w Polsce wyjątkowe święto. Dzień pamięci żołnierzy wyklętych. Moim osobistym zdaniem, moim głębokim przekonaniu, dziś jesteśmy chyba bardziej przygotowani na odbiór tego święta
i wiedzy o żołnierzach wyklętych. Obawiam się, ja bym się mylił, że gdyby to było w latach 90., nie przeżywalibyśmy tego tak, jak przeżywamy to dzisiaj. Dzisiaj chyba wszyscy dojrzeliśmy i to jest ten czas. Tak jak w życiu każdego z nas. Jest czas, proszę Państwa, na to, żeby chodzić do szkoły, czas, żeby się oświadczyć i czas, żeby odejść z tego świata. Wydaje mi się, że taki jest ten czas w tej chwili dla żołnierzy wyklętych. Serdecznie dziękuję panu profesorowi, że pan nas odwiedził. Naprawdę na mnie jedno zdanie z tego filmu zrobiło niesamowite wrażenie, że przez 60 lat duża część ofiar pogrzebanych na Łączce miała związane ręce. I że to dzięki panu profesorowi te ręce zostały uwolnione. I za to serdecznie dziękujemy.